jedziemy. Mam własny świat, swój rap, moje ja. Mogę tak, a tak na tego świata set dwa, tyle strat. A ze mną największy brat, uliczny bard. Menel jak old dirty bastard, szybki jak hard, nowy standard. Rzeczywistość się wali jak domek z kart. Pędzę jak gokart, szybki jak gepard. Nieważne gdzie start, gdzie meta, będę biegł jak Forrest Gump, kolejny etap. Nie przewierzysz mnie po zwycięskim peletonie. Letarg mam, gdy nie biegam w SUV maratonie. Jak Odysseusz mam i takie. Przemierzam bez gry z rapem, walczyłem, przemierza, szukam rapem. Wiem, nie jestem łakiem, tej gry nie chcę być wrakiem. Choć mierzę wysoko, jestem prostym chłopakiem. Sprawiam na bakier, indywidualny klakier. Jestem z Kozanowa, czytaj, jestem kozakiem. Wyobraźcie. Jak oceniasz samą kondycję MMA w Polsce? Pytam, bo na przykład w Niemczech usunięto jest telewizji ze względu na brutalność. Słuchaj, brutalność. Brutalność to po pierwsze pojęcie względne. Przyznam, że wiadomo, obiektywnie to nie jest, to nie są siostry miłosierdzia i to nie są wiece, na które oni wymieniają argumenty, chociaż robią to, tylko w zupełnie inny sposób. Chcą sobie udowodnić, który jest lepszy. Natomiast właśnie przez to, że poznałem super zawodników, fajnych ludzi, którzy mają prawdziwe podejście do sztuk walki w większości, to dzięki temu wierzę, że polskie MMA ma się bardzo dobrze. Bo mamy nie tylko sposób na to, jak to dobrze pokazać już, i my to udowodniamy, nieskromnie powiem, robiąc rozrywkę przez duże R z tych walk, ale mamy też dobry materiał i dobrą bazę, ponieważ fighterzy, którzy reprezentują mój team, to są fighterzy, na których mogę polegać. To są fighterzy, którzy są zdyscyplinowani i rozumieją generalnie jedną prostą zależność, że oni w jakiś sposób promują tą całą antyczną, od antycznej historii punk race do dzisiejszych czasów, reprezentując sobą pewnego rodzaju estymę byłych wojowników, tak? Oni są współczesnymi gladiatorami, stary. I teraz my nie chcemy z nich robić gwiazd, my chcemy z nich zrobić prawdziwych fighterów, którymi oni już i tak są. Dzięki temu uważam, że polskie MMA ma się bardzo dobrze. Ja poznałem wielu ludzi, którzy są w to nie tylko bardzo zaangażowani, ale są po prostu profesjonalistami na grubo. W związku z tym uważam, że ma się bardzo dobrze. Czego dowodem jest również oglądalność naszego turnieju za granicami kraju, jakby, bo tu nie chodzi o chwalenie się wynikami jakichś ratingi i tym podobne rzeczy. Chodzi o to, że ten turniej jest już dostrzeżony na świecie. Przyjeżdżają super fighterzy, którzy mają ze sobą wielki szacunek gal innych, na których występowali. Mogą je ze sobą porównywać i oni wszyscy mówią, że nie mamy się czego wstydzić. Więc ja im wierzę. Jaka twoim zdaniem była najlepsza walka, którą widziałeś na żywo? Najlepsza walka, jaką widziałem na żywo. Zawsze mnie to wkurza, że powtarzam po kimś pytanie. To głupie, ale nie mogę tego przestać robić. Nie udaje się, zastanawiam. Naprawdę próbuję. Wiesz, widziałem dużo dobrych walk. Najlepsza walka, jaką widziałem na żywo. Naprawdę mi trudno wybrać. Spytam w takim razie może inaczej. Kto twoim zdaniem wygra 13. galę MMA? Mówisz o turnieju? Tak. To również trudne pytanie z innego powodu niż poprzednio. Chodzi o to, że po pierwsze nie znam tego rozwiązania, gdybym zabłysnął nagle, że je znam, to być może posądzili, że ja już może znam je wcześniej, zanim się wydarzy, tak? Tam są znakomici zawodnicy. I teraz chciałbym, żeby to był Janek Błachowicz, który wracając po kontuzji ma sobie wiele do udowodnienia i jest absolutnie tego wart. Natomiast no, ma takich przeciwników i taką poprzeczkę w tej chwili, że już naprawdę ciężko jest powiedzieć. Umówmy się, że tam każdy może wygrać. Naprawdę każdy może wygrać. Chciałbym, żeby to był Janek Błachowicz. Stawiam na to, że może się okazać, że będzie finał Daniel Tabera, Janek Błachowicz. Wróćmy do muzyki. Twoja płyta miała tylko 13 utworów. Czy po 6-letniej przerwie nie chciałeś powiedzieć więcej, niż miałeś tę okazję zrobić właśnie poprzez 13 kawałków, a płytę nazwać, dajmy na to, 26? Spoko. 13 ma dla mnie wielkie znaczenie. W znaczeniu nie tylko filozoficznym jakby, ale jakby jest okiełznany jakimś planem dla mnie, tak? Jakby mówienie o tym teraz to jest w ogóle osobny temat rzeka, 13, tak? Wystarczy powiedzieć, że mam ją wytatuowaną na sercu, jest
czynnikiem, który z wielu powodów ukształtował koncept album pod tytułem 13 i dlatego tam jest tych 13 utworów. Nie ma żadnej innej przesłanki, która kazała mi, że było za mało utworów. Miałem. Poza tym dodam jedną rzecz. Nie wiem, czy błyskotliwie, ale znowu ulegamy pewnej iluzji. Gadaliśmy o tym wcześniej, jakby nie na wizji. Otóż to nie jest tak, że ja powiedziałem teraz 13 i to mało. No bo przecież nie skończyłem mówić. Mam, nie wiem, w tym roku wydam dwie solówki prawdopodobnie, które będą nie tylko kontynuacją 13, ale kontynuacją mojego rapowania. W związku z tym ja lubię posługiwać się koncept albumami, czyli to była kompletna praca i tak ją chciałem pokazać i jeszcze miała moją symbolikę, która jest dla mnie bardzo ważna, czyli symbolikę 13. Okej, przyznam, że to może za mało dla kogoś, jeżeli ktoś tak postawił sobie pytanie. Powrócił i dał tylko tyle. No ale czy ja powróciłem tylko po to, żeby dać tylko tą płytę? Nie. W związku z tym ta integralna część przekazu, która stanowiła o 13, została zamknięta i teraz chciałbym poruszyć inny temat inną płytą i tak to zrobię. O twoje plany płytowe spytam cię po koniec tego wywiadu. Tymczasem powiedz nam, na okładce płyty, o której rozmawiamy, znajduje się Bobas w czapce i z łańcuchem. Co on ma symbolizować? Czy jest to twoje dziecko, o którym wspominałeś po prostu? Tak, to jest moja córka. W ogóle to, żeby było śmiesznie, nie jest chłopak. To jest moja córka. To jest moja córka, która symbolizuje na tej płycie nie tylko chwalenie się tym, że jest moją córką, bo ja się najzwyczajniej na świecie pochwaliłem, jeżeli ktoś stwierdzi, że jest jakiś w ogóle super głupiec. Teraz powiedziałem, chciałbym, żeby wiedział, że taka jest prawda. Pochwaliłem się zdjęciem swojej córki, które sam uczyniłem. Pochwaliłem się tym, że nie potrzebuję nikogo więcej, żeby promować siebie i swój, nazwijmy to, produkt, tak? I teraz stwierdziłem, że jeżeli mam zapłacić 2, 3, 5 tysięcy komuś, kto mi zrobi okładkę, komuś, kto będzie z wielu powodów sygnował własnym nazwiskiem, że to uczynił, to tak. Zrobiłem to dziecko, które ilustruje moją płytę, czyli moje dziecko również. Zrobiłem to zdjęcie sam, bo jestem domorosłym fotografem. Zmalowałem to dziecko, tą fotografię i tą płytę. I to jest przyczynowo-skutkowość, którą lubię. I właśnie dlatego ona się tam znalazła. A poza tym uważam, to po prostu świetne zdjęcie. Czy kawałek TMWP to zasady, którymi się kierujesz w swoim życiu? Czy są to zasady, które poleciłbyś innym, żeby się nie kierowali? Znaczy, kawałek TMWP jest hołdem dla gościa, który nazywał się TMWP, który współtworzył ze mną Krasta Skład, a długo przed tym, zanim poznaliśmy się z Piotrkiem, czyli po prostu już x lat temu, na samym początku mojej drogi. I żeby było śmieszniej, na każdej płycie znajduje się taka notacja, że albo gdzieś tam się pojawia to TMWP, albo wprost zmieniaj nazwiska, że wykorzystałem element twórczości, który pamiętam sprzed wielu lat. Czynię to właśnie po to, fajnie, że być może tak mu to teraz wytłumaczę, że z wielu powodów chciałbym, żeby rozumiał, że za nim tęsknię. Ja nie kradnę jego twórczości i myślę, że on tak tego nie rozumie. To jest kawałek, który po prostu rapowaliśmy w 90, nie wiem, 3 czy 6 roku. Płyta 13 to też nie jest zlepek utworów, które zrobiłem po powrocie do Polski, bo znalazły się tam dwa, które są starsze niż ustawa przewiduje, wiesz co chodzi. Ten kawałek TMWP jest kawałkiem, który jest nagrany tylko po to, żeby on pamiętał, że ja pamiętam. A przy okazji tak, tłumaczy wiele z naszych początków, dlatego się tam znalazł. Nie. Czy to są zasady, którymi się kieruję? Na pewno są to, wiesz co, teraz znowu musiałbym sobie przywołać cały tekst, żeby go zanalizować, bo jestem gościem, który chciałby jakby dogłębnie wyczerpać temat. I teraz to znowu zająłoby chwilę, bo oczywiście pamiętać go pamiętam. Natomiast na pewno się nimi kierowałem, tak. W momencie, w którym wypowiadałem te słowa wtedy, wiele lat temu, były one kwintesencją tego, co myślę, tak? To tak samo jak teraz byś mnie spytał, czy do końca zgadzam się z kastanietami. Zgrabnie z tego wybrnę, filozoficznie znów, ponieważ właśnie na kastanietach popełniłem singiel, który w refrenie tłumaczy wszystkie rzeczy, które wydarzyły się później. Brzmi to dokładnie, należy się zmieniać, by jakim jest się pozostać. I teraz, jeżeli rozwiniesz tą myśl, która jest pozornie masłem maślanym, jakąś głupotą, w ogóle jakiś, wiesz, co tutaj domorosły filozof, należy się zmieniać. Wiesz, natomiast coś w tym jest. Po wielokroć powtarzałem, że jestem nadal sobą, tą samą osobą, ale jestem wypadkową tych wszystkich rzeczy, których się już nauczyłem. Być może niektóre przekonania się zmieniły. Czy to oznacza, że wtedy byłem nieszczery? Nie. Wiesz, to jest... Na pewno większością z nich tak.